Sponsorem HiSCORE jest wydawca Aloc Online, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku magazynu HiSCORE, w którym z punktu widzenia biznesu analizujemy wydarzenia w branży gier. Dziś przedstawimy szczegóły europejskiej premiery PS Vita oraz przeanalizujemy wyniki finansowe spółek Nintendo, Capcom i Electronic Arts. Zobaczymy, jak amerykańska giełda zareagowała na ogłoszenie GTA 5 oraz dowiemy się, co w Abu Dhabi planuje zrobić Ubisoft. W przeglądzie nowości wydawniczych zaprezentujemy Battlefield 3 Pro Evolution Soccer 2012, Twierdza 3 GoldenEye 007 Reloaded, Disney Universe oraz Garshas. Oczywiście nie zabraknie top listy sprzedaży gier. Zapraszamy do oglądania. Gra Sonic Generations zebrała największą ilość zamówień przedpremierowych w historii gier o ponaddźwiękowym jeżu. Sonic obchodzi w tym roku swoje 20 urodziny i wciąż jest najcenniejszą marką w portfolio Sega. Firma planuje wiele akcji marketingowych w USA. W parkach rozrywki Six Flags pojawią się specjalne atrakcje z Sonikiem, a ponadto w Stanach odbędzie się sponsorowany turniej deskorolkowy, a balon z Sonikiem weźmie udział w nowojorskiej paradzie. Ciekawe wieści dobiegły ze świata urządzeń mobilnych. Samsung przegonił Apple w produkcji smartfonów. W trzecim kwartale tego roku Samsung wypuścił na rynek aż 28 milionów smartfonów, czyli prawie 4 razy więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Już 60% dochodów Samsunga pochodzi z telekomunikacji. Natomiast w tym kwartale sprzedaż iPhone'ów spadła o 16% do poziomu około 17 milionów sztuk. Samsung ma 24% udział w torcie smartfonów. Sony ogłosiło, że sprzedaż PlayStation Vita w Europie, Afryce, Australii i na Bliskim Wschodzie rozpocznie się 22 lutego 2012 roku. Dostępne będą dwie wersje w cenie od 249 euro za model Wi-Fi do 299 euro za model 3G. Firma Sony zapowiedziała, że w produkcji jest już 80 gier, wśród których znalazły się takie tytuły jak Little Big Planet, Wipeout 2048, Resistance, Burning Skies, Uncharted, Złota Otchłań, Assassin's Creed, FIFA 12 czy Call of Duty. Również Polacy tworzą gry na PS Vita i to całkiem przypadkowo wszystkie, o których nam wiadomo, powstają w Krakowie. Notowana na New Connect spółka Bluebird Team opracowuje grę Assault Armies, a działające niezależnie studio Tate Interactive opracowuje grę o ekstremalnej jeździe motocyklami pod tytułem Urban Trials. Do Ameryki Północnej PS Vita również trafi w lutym 2012 roku, ale w Japonii pojawi się jeszcze w tym roku. Klienci z kraju kwitnącej wiśni będą mogli nabyć najnowszą przenośną konsolkę Sony już 17 grudnia. System nie będzie posiadał zabezpieczeń regionalnych, więc z pewnością najwięksi fani zdecydują się na import jeszcze w tym roku. Poznaliśmy wyniki finansowe Electronic Arts za drugi kwartał tego roku. Przychody ze sprzedaży pudełkowej miały umiarkowany wzrost i wyniosły 450 milionów dolarów. Akcelerowany wzrost miały natomiast przychody z dystrybucji cyfrowej, które wzrosły do 234 milionów dolarów ze 161 milionów dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Firma wypracowała w drugim kwartale 238 milionów dolarów zysku na wszystkich oferowanych przez siebie dobrach. Jednakże w tych wynikach finansowych nie ma jeszcze kosztu zakupu producenta gier logicznych firmy PopCap Games. Prezes Electronic Arts John Riccitiello upatruje sukcesów w grach sportowych oraz The Sims Social, która odniosła niesamowity sukces na Facebooku. Sprzedaż FIFA 12 przekroczyła już 5 milionów egzemplarzy. Przychody z trzeciego kwartału będą na pewno dużo lepsze, bo firma liczy na wielki sukces ich największej premiery tego roku, gry Battlefield 3. Do sklepów wysłano już 10 milionów egzemplarzy tej wojennej strzelaniny. Złe wieści dobiegły z Kyoto. Nintendo zanotowało największą w swojej historii stratę. W pierwszym półroczu fiskalnym 2011 roku firma straciła blisko miliard dolarów. Co jest tego powodem? Przede wszystkim mała ilość wydanych w tym okresie gier oraz aprecjacja jena. Firma musi w najbliższym czasie podreperować swój budżet wydaniem flagowych marek na Nintendo 3DS, takich jak Mario Kart 7 oraz Super Mario 3D Land. Dodatkowo nie może sobie pozwolić na porażkę przy premierze nowej stacjonarnej konsoli Wii U, która jak ogłoszono ukaże się dopiero w drugiej połowie 2012 roku. Konsola ma być mocno promowana na najbliższych targach E3, które w czerwcu 2012 roku odbędą się w Los Angeles.
Prezes Epic Games Mike Capps chciałby, aby w przyszłej generacji konsol Sony oraz Microsoft były bardziej elastyczne, jeśli chodzi o modele płatności za gry. Prezes Capps uważa, że w dzisiejszych czasach królują mikropłatności i konsole nowej generacji powinny w prosty sposób umożliwiać kupienie czegoś nawet za mniej niż złotówkę. Firma Epic Games jest też zainteresowana stworzeniem nowego silnika Unreala w kooperacji z producentami konsol nowej generacji. Japoński koncern Sony za ponad miliard euro w gotówce przejął resztę udziałów w spółce Sony Ericsson. Sony stanie się teraz kluczowym dostawcą elektroniki oferującym sprzęt RTV, laptopy, konsole oraz urządzenia mobilne, w tym smartfony. Rynek telekomunikacji dynamicznie się zmienia. Google niedawno kupiło amerykańskiego producenta telefonów firmę Motorola. Amerykańscy inwestorzy giełdowi ochoczo zareagowali na premierę GTA 3 na smartfonach i tabletach, ale to dopiero po zapowiedzi GTA 5. Akcje Take-Two poszły w górę o prawie 6%. 2 listopada pojawił się zwiastun gry, który pokażemy i dokładnie omówimy w naszym programie już za tydzień. Capcom uważa, że wydana przez nich Wioska Smurfów na iPhony i iPady jest siłą napędową całej firmy. Przychody z gier mobilnych w pierwszej połowie 2011 roku wzrosły aż o 89% do poziomu ponad 2,5 miliarda jenów. Zysk operacyjny skoczył o ponad 200% i wyniósł 903 miliony jenów. Ubisoft otwiera kolejne studio, tym razem padło na Abu Dhabi, gdzie w ciągu najbliższych 5 lat ponad 100 osób znajdzie pracę przy produkcji nowych gier francuskiego giganta. Abu Dhabi jest najbogatszym miastem świata, ale branża gier dopiero w nim raczkuje. W związku z tym na miejscu powstanie specjalna akademia gier, która będzie kształcić przyszłych pracowników Ubisoftu. Wrocławski Techland nie odpuszcza i po małej porażce Nailed zapowiada kolejną grę o wyścigach quadów. Gra pod roboczą nazwą Project Haste trafi do dystrybucji cyfrowej w przyszłym roku, a wyda ją Ubisoft. Blizzard inwestuje pieniądze zarobione na World of Warcraft w produkcję kolejnych gier. Oprócz Diablo 3 oraz nowych dodatków do WoWa i StarCraft 2 firma wyda również Blizzard Dota. Będzie to, jak sama nazwa wskazuje, gra typu Dota oparta na uniwersach innych gier Blizzarda. Jest to szalenie popularny gatunek gier, który zapoczątkowała zmodyfikowana mapa Defense of the Ancients do Warcrafta 3. Inną popularną grą tego typu jest League of Legends, która działa w modelu free-to-play. Blizzard Dota również będzie darmowa. Swoją grę pod tytułem Dota 2 szykuje też Valve. Dzisiejszy przegląd nowości wydawniczych zaczynamy od gry Stronghold 3, znanej u nas jako Twierdza 3. Budowanie zamku, z czego znana jest cała seria, zostało znacząco ulepszone, dzięki czemu gracze zyskują jeszcze większą kontrolę nad stawianymi przez siebie budynkami. Dzięki temu możliwe jest tworzenie własnego królestwa w ścisłej zgodności z przyjętą przez siebie taktyką. Co więcej, budowanie nie jest teraz ograniczone przez system siatki terenu. Gracze mogą swobodnie stawiać mury zamku, które z wdziękiem będą stały do momentu, aż zostaną rozwalone w pył przez przeciwnika. Poza innowacyjnymi zmianami w budowie zamków, wprowadzone też zostały nocne oblężenia, które otwierają przed graczem zupełnie nowe taktyczne możliwości do wykorzystania. Ulepszono też silnik graficzny, dzięki czemu budynki stawiane przez graczy i ich otoczenie można oglądać w jeszcze większych detalach. Wieśniacy zajmujący się swoimi sprawami, żołnierze przygotowujący się do wojny, mieszkańcy cierpiący od wybuchłej plagi, gracze mogą obserwować życie codzienne epoki średniowiecza w najdrobniejszych szczegółach. Za sprawą IQ Publishing do Polski dotarła pierwsza duża gra wyprodukowana w Iranie, która wygląda prawie jak God of War. Deweloperem Garshasp jest Fanavzar Game, studio z Iranu, które prace nad grą bazowało na motywach zaczerpniętych z rodzimej mitologii. Tytułowy bohater gry jest jednocześnie jednym z legendarnych herosów Bliskiego Wschodu. Akcja osadzona została wiele lat po tym, jak Feridun uwięził władcę burz i chorób demona Azidahake. Zło nie zostało jednak pokonane i dawni przywódcy Armii Ciemności powracają. Jeden z nich, Hitasp, najeżdża wioskę Siavoshgard. W bitwie ginie Oroksja, brat Garshaspa. Heros poprzysięga krwawą zemstę i wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż z zamiarem unicestwienia zła. Wkrótce okazuje się, że jego odwaga przesądzi o losach całego starożytnego świata. Pod koniec października na rynku ukazała się kolejna odpowiedź Electronic Arts na Call of Duty. Medal of Honor nie dał rady pobić giganta strzelanin, więc w tym roku do boju wystawiono nowego Battlefielda, stworzonego jak zwykle przez szwedzkie studio DICE.
Battlefield 3 to pierwszoosobowa strzelanina, która przedstawia międzynarodowy konflikt rozgrywający się m.in. na terenach Bliskiego Wschodu, Paryża oraz Nowego Jorku. Całość wygląda fenomenalnie, ale tylko na PC. Wersje konsolowe ze względu na słabe parametry Xboxów 360 oraz PS3 w porównaniu z dzisiejszymi komputerami nie robią już takiego wrażenia. Jednoosobowa kampania jest warta zagrania, ale największe pazury Battlefield 3 pokazuje w trybie wieloosobowym, w którym na jednej mapie grać może nawet 64 graczy. Ale też tylko na PC, bo na konsolach ilość graczy została ograniczona do 24 osób. Battlefield 3 sprzedaje się w Polsce bardzo dobrze, co jest zasługą świetnej kampanii marketingowej. Ale czy przebije w tym roku Call of Duty? O tym przekonamy się już wkrótce. Wrogie programy atakują bajkowy świat Disney Universe. Wszystko za sprawą małego hakera, Hexa, który chce przejąć kontrolę nad magicznym uniwersum. Stworzone przez niego czarno-czerwone boty potrafią upodobnić się do ludzkiej postaci, przyjąć cechy zwierzęce albo zamienić się w roboty. Chociaż wszystkie są dziełem Hexa, nie znajdują się pod jego bezpośrednią kontrolą i same przejawiają niecne instynkty, czasem nawet wbrew woli swojego stwórcy. Ponieważ Hex nie ma zamiaru zniszczyć świata Disneya, a chce jedynie przejąć nad nim kontrolę, przebiera złowrogie boty w kostiumy postaci znanych z filmów Disneya. Stworzone przez niego przebrania nie dorównują jednak wspaniałym kostiumom, które są do dyspozycji graczy. Disney Universe to ciekawa mieszanka akcji i humoru, okraszona wspaniałą grafiką oraz wyjątkowym urokiem magii świata Disneya. Gra dostępna jest w polskiej wersji językowej na komputery PC oraz konsole Xbox 360 i PlayStation 3. Z pewnością będzie popularnym prezentem gwiazdkowym. Za sprawą nowego dystrybutora Galapagos Interactive w końcu nowe gry Konami pojawiły się na półkach polskich sklepów. Pierwszą z nich jest Pro Evolution Soccer 2012, w którym nowy system sterowania pozwala na jeszcze większą kontrolę nad zawodnikami. Dodano także możliwość sterowania dwoma piłkarzami jednocześnie i poprawiono sztuczną inteligencję zawodników. Rozwój w stronę realizmu to także wyższe wymagania wobec graczy. Pokonanie rywala to już nie tylko zasługa zwinnych palców, ale także i wynik umiejętnego pokierowania i wykorzystania indywidualnych cech zawodników. Sporo zabawy gwarantują dostępne tryby gry, w tym mecze towarzyskie, rozbudowany tryb kariery, możliwość wzięcia udziału w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europejskiej, czy też rozbudowany tryb gry wieloosobowej Master League. Wszystko to w nowej oprawie graficznej, dzięki której zawodnicy wyglądają i poruszają się jeszcze bardziej realistycznie. A stadiony tętnią kibolskim życiem, jak podczas prawdziwych rozgrywek. Tylko czy to wystarczy, by konkurować z FIFA 12? GoldenEye 007 Reloaded to współczesna wersja gry o Jamesie Bondzie z 1997 roku, oryginalnie wydanej na platformę Nintendo 64. W ubiegłym roku odświeżono grafikę i wydano ją na Wii, a teraz zapewne, aby podtrzymać dochody z licencji 007, Activision wydaje ją także na Xboxa 360 i PlayStation 3. Wraz z legendarnym trybem dla pojedynczego gracza do gry wprowadzono nowy tryb Mission Ops MI6, który zawiera nowe poziomy niezależne od kampanii, obejmujące alternatywne scenariusze historii. GoldenEye 007 Reloaded wprowadza również dużo zmian do trybu wieloosobowego. Przeznaczony dla 16 graczy tryb zawiera podstawowe mapy oraz tryby znane z oryginału, jak i zupełnie nowe. By zachować kultowość pierwowzoru, w GoldenEye zagrać można także we czworo, na podzielonym ekranie. Na koniec zapraszamy na cotygodniową listę 5 najlepiej sprzedających się gier na całym świecie. Na 5 miejscu The Sims 3 – Zwierzaki, czyli 5 oficjalny dodatek do flagowej gry Electronic Arts. 4 pozycja należy do sportowej gry tej samej firmy, czyli FIFA 12. Na 3 miejscu Football Manager 2012. 2 pozycja należy do wyścigów Forza Motorsport 4. A najlepiej sprzedającą się grą w naszym rankingu jest Batman Arkham City. Dziękujemy Państwu za oglądanie i zapraszamy w czwartek o 20.50 do TV Biznes na kolejny odcinek programu Highscore. Sponsorem Highscore jest wydawca Aloc Online, darmowej gry MMORPG bez abonamentu.